Cześć! Nasz Borys prawdopodobnie trochę pobędzie tym niemowlakiem, bo starzenie się jest nadal wyłączone, ale Arkowi brakuje jeszcze tylko 5 punktów umiejętności do spełnienia aspiracji, więc może nawet uda się to zrobić w jeden dzień. Challenge accepted. Jezu. No na razie Areczek delektuje się śniadaniem, ale zaraz weźmie się do roboty. Dobra, pierwsze co to może majsterkowanie zrobimy. Jak będzie naprawiał ileś tam przedmiotów, to powinno dość szybko, znaczy ulepszał właściwie, to powinno dość szybko tam ten się zrobić. Dobra, w sumie wszystko jedno. A Karina jest w letnim stroju teraz, tak? Ta suknia to jest letni strój jej. Okej. Okay. W ogóle widzę, że jest gorąco. Rano było zimno, więc no, taka nieprzewidywalna jest ta pogoda. A, zgaszony jest ten kominek już. Okej. Okay. Przed chwilą jeszcze się palił. Clemens Schron w jakimś kapelutku napisał, że w internecie piszą, że na pchlim targu występuje jakiś fenomen, wróżą mu błyskotliwą karierę. Chcesz to sprawdzić? Nie. Aha, Karina do nas przyszła po prostu. To zapraszamy. Nie chcesz się może... przebrać czy coś? Cała mokra. I już widzę, że kominek znowu się rozpalił, więc to automatyczne przełączanie widocznie jest jakieś takie dziwne. Może wyłączymy to. Nie opłakuj Vivana, Tom, będziesz smutny łaził. Dobra, już ulepszył oba przedmioty. Majsterkowanie mu jeszcze na razie nie wzrosło. Może wannę byśmy ulepszyli? Co tu można zrobić? Pulsujące strumienie, Dodaj nielepiący się garnek? Okej. Okay. Lakierowana powłoka. Na kuchence. Dobrze. Co możemy zrobić, to robimy. Co to za babsko przyszło? A! Emma Sos! Co za babsko przyszło? Jakż dziwnie się ubrała, no. Jak wszyscy teraz w tych porach roku. Przywitaj mamusie. Nikodem. Ty nie miałeś grać na skrzypcach, tylko miałeś tutaj napisać utwór jazzowy. Nie słuchają się jak zwykle. Barbecue wróbel? Czy ja dobrze widziałam? Co tam się stało, ej? Bez kitu. Wyszła za jakiegoś klona Toma, tylko brzydszego. To dość niepokojące. Mikołaj Wróbel. Ciekawe, czy będą mieli dziecko. A Apple nic nie zrobiła do tej pory. Może dlatego, że w MC Command Centerze wyłączyłam pary homoseksualne. Bo niestety nie da się tego ustawić na zasadzie procentów, że na przykład 5% czy 10% par homoseksualnych się tworzy na wszystkie. Więc wyłączyłam je w ogóle, żeby... Bo włączenie i tych sprawia, że i tak w większości simowie się łączą w homoseksualne pary, co jest w sumie dość nierealistyczne, więc stwierdziłam, że w mojej rodzinie będą homoseksualne pary, a wszędzie indziej to tam... No, może nie. Bo wolałabym, żeby oni się jednak tak normalnie rozmnażali i... Znaczy, mogą adoptować co jakiś czas, ale no, wolałabym, żeby te geny przechodziły dalej, więc sobie tak ustawiłam. I z tego względu możliwe, że Apple stwierdziła, że to ona w takim razie z nikim nie będzie, jak ona nie może być lesbijką. Oho. Już się zesrało. No na fortepianie to brzmi jak utwór jazzowy. Dominik, zostaw tego dzieciora. Co oni z tym dzieciorem, te drugie dzieciory? Karina. No już myślałam, że będzie się dzieckiem zajmować, ona tylko przeszła przez niego. Aha. Okej, ciotka się zajęła. Że w sumie to nie ciotka, to taka... Jakaś w ogóle... Właściwie to ona nie jest rodziną dla niego w ogóle. Bo Arek jest bratem ciotecznym jego matki, więc w sumie to nie jest takim wujkiem do końca jego. Więc Anastazja tym bardziej nie jest rodziną. Daleką, jeśli już. I na takim śmierdzącym pracujesz? Nie lepiej było to najpierw wyczyścić? No, ja się nie wtrącam. To nie ja jestem na 6 poziomie majsterkowania. Czy już 7? Jeszcze chwila. Dobra, jak te dwie rzeczy skończysz, to mógłbyś się troszkę... Albo jak ten... to skończysz.
To weź sobie oczywiście śpiewaj pod prysznicem. Już żadnego innego prysznica nie bierzesz ostatnio, tylko zawsze ze śpiewaniem. A to można ulepszyć? Powłoka wewnętrzna. A co to daje? Aha, pomaga w utrzymaniu czystości kuchenki. No to widocznie na takiej samej zasadzie tutaj też to działa. No, odporna na brud. Okej. Okay. Taką kolejkę zadań mu zrobiłam, że nie wiem, czy on to wszystko zrobi. W sumie trochę towarzystwa mało ma. Może niech coś z Anastazją porobi, zanim będzie tam ulepszał resztę. Bo trochę czasu mu to zajmie i potem będzie narzekał. Co tu się stało? Dobra, weź może zaśpiewaj jej serenadę, to trochę śpiewania się poduczysz i przy okazji towarzystwo będzie. A gdzie ona? Aha, do pracy idzie. No dobra, trochę sobie podbiłeś. To teraz możesz ulepszać dalej rzeczy. O, no proszę, dzieciak sam z siebie zaczął robić motoryczne rzeczy. A któż to? Kaja Swoboda. Ma brązowe oczy, ale ma ciemnobrązowe oczy jak Hania i wielki nos. Możemy się zapoznać. A to kolejny dzieciaczek. Dominik Słowak. A, tak, to jest ten nasz kuzyn daleki też. Rzeczywiście, bo oni tam ściągają imiona strasznie w tej rodzinie dalszej. Nie wiem, jest Helena, jest Dominik. Gdzie ja mam ich znaleźć? Boże, gdzieś tu. To są też Doroty. No właśnie, bo jest ta Justyna, która Kuklik ma nazwisko. Nie zmieniło jej, nie wiem. W każdym razie, tak, jest też Dominik. No to z dalekim kuzynem też się możesz w sumie. Aha, wy się już chyba znacie. A tam ktoś jeszcze idzie? Witold Żeberkiewicz, wow, jakie nazwisko. Oczywiście piwne oczy. Co ci tam nie pasuje? A, nie masz części do ulepszeń. A cokolwiek możesz jeszcze ulepszyć? O, regulator przepływu wody. A, i tego jeszcze nie skończył. No dobrze, no to te dwie rzeczy jeszcze zrób. Jak Tom się już wykupa. Mam nadzieję, że na niego nie wleziesz. Chyba na niego wleziesz. Ups. O, sorry, stary. No i przechodzą przez to dziecko, Boże. No, w jeden dzień się na pewno nie uda. Miejmy nadzieję, że jutro się uda. Już? Skończył tak szybko? Co ty? Okej. No, jeszcze trochę ci brakuje. Dobra, może zjedz sobie obiad jakiś i pogadaj z ludźmi. O, pochwal strój Pauli, bo ma taką piękną, żółtą sukieneczkę na lato. Proszę bardzo. A Tomowi opiszę nowy pomysł na nowe ulepszenie. Kto tam pływa? No, Dominiczek se pływa. A to chyba umiejętności motoryczne też mu poprawia. No to niech sobie pływa. Arek, co ty robisz właściwie? Ale po co wy się przytulacie? Ty masz tylko... Przecież ja mam moda na to, żebyście się nie przytulali, no. Dobra, to z Tomem nie gadaj, bo Tom gdzieś se poszedł. Pewnie do dziecka, bo słyszę, że płacze. Nie, Tom oczywiście poszedł w Iwana opłakiwać. On nie może przestać. Jak kiedyś Morgan. Co ty znowu odwalasz? Gdzie ty łazisz z tym jedzeniem? Gdzie ty z tym idziesz? Uciekasz z domu z tym kobielakiem? A, jeszcze pszczoły. No, po co? No, już ci przecież... O, już ci dawno anulowałam przecież interakcję z Tomem. Weź, kurde. O, miód mamy. Ej, to weźmy, kurde. Zbierzmy sobie ten miód. Nic nawet nie robiliśmy z tymi pszczołami. Ciekawe, czy jak zbierze miód bez kombinezona... Kombinezona? Kombinezonu, to czy go pokują bardzo mocno. Boże. Przerażająco to wygląda. Oj.
Urządlenie, o nie! A jak mu skasuje? O, to już nie będzie urządlenia. Jestem bogiem! Paula, on chyba, no właśnie, śmierdzi wyraźnie, więc chyba trzeba go... No nie idź spać, tylko dzieckiem się zajmij, co za matka! Dominik, zostaw tego dzieciaka, no! Przecież ty go nie przewiniesz, za mały jesteś na takie rzeczy. Dobra, Areczek, masz mało zabawy, to może teraz sobie w szachy pograj. Tam ci już spać poszli dawno. No i co z tym miodem? O, 3 miody mamy. Jakość kiepska, ale jest. Czy to można wstawić do lodówki, żeby sobie potem z tego upiec ciasto? No i super. O, jak przez te różne meble emocjonalne jest bardzo skupiony, to może mu szybciej ta logika będzie rosła. No ale w sumie to mogły pójść spać. Okej. Dobra, Areczek. Najpierw pograj w szachy. Bo z zabawą nadal tak średnio. O! Na którym Paula jest poziomie już? 5. Co ona tam ma? Przyrządź 3 wykwintne potrawy, zdobądź poziom umiejętności wykwintnego gotowania. A co ty zrobiłaś? No dobrze. I tak mamy pusto w lodówce, to jest dobry pomysł, żeby coś... Tylko jak może sprzątni śmierdzi z tej lodówki. O, rachuneczki! O, Nikodem może licencjonować utwór już. Pianino... Może tę pierwszą najpierw. I 7000, czyli tak jak ostatnio standardowe rachunki nasze właśnie są takiej wysokości. No... Dobrze. Ze śpiewaniem krucho, majsterkowanie damy radę, ale na razie musi coś zjeść i z kimś pogadać. Arek nie za bardzo ma już co ulepszać. Znaczy nie może ulepszyć, bo czasami dlatego, że nie ma części po prostu, więc może by tak odzyskać części na niektórych obiektach. Mam nadzieję, że to ich nie zepsuje. A nawet jak zepsuje, no to będzie mógł naprawić i też będzie mógł sobie majsterkowanie podrasować. No i spoko. Dominik, lekcję odrabiaj, a nie... O Jezus. No i co, zepsułeś? Zepsułeś. Okej. Okay. To w sumie dobrze. Nie dość, że odzyskał części, to jeszcze dostanie części z naprawiania. No spoko. O, i lakierowaną powłokę na kuchence może zrobić teraz, jak ma części do ulepszeń. O! Utwór jazzowy już został skończony. Nie wiem, czy to mogę akurat nazwać etiudą, więc może nazwę Umieranko. Jako, że z Nikodemem się żegnamy niedługo. On już wie. No prawie, no. Dobra, to spróbuję odzyskać części z czegoś, czego raczej nie używamy, czyli z naszej wieży. I zniknęła? W sensie, że rozbroiłeś ją na czynniki pierwsze i wziąłeś sobie części, ale już nie ma jej, bo ją rozbroiłeś. Okej. Okay. Ale sporo tych części dostał, chyba z 6? O, wzmocnione drzwiczki. A właściwie co to robi, że się nie psuje jedzenie tak szybko? A nie, jeden ze sposobów zmniejszenia awaryjności lodówki, okej. Okay. No dobra, teraz ty już sobie to dokończ. No trudno, przeżyję jakoś. No jak dzisiaj już nie dotrzesz do tego 8 poziomu śpiewania, to ja już nie wiem. To już jest 3 dzień. Jezu! Nieźle. Jazzowe piosenki to jest to. Ohoho, ale falsecik. Bardzo podobna do tej poprzedniej. Wszystkie bardzo podobnie brzmią te piosenki jazzowe. Że coś innego. Pop. Cii, kochanie. O kurde, nieźle.
down. Barundita tu dwira putwi. Wishnoi malerv. Flizzlemishavu ye yibs. Zamboy. I pompa. No, Areczek, dawaj do siódmego poziomu, a potem pójdziemy sobie gdzieś śpiewać publicznie. Może folk? Co ci nagle tak źle idzie? La mwitsi fwitsi speedo one super witzel blat derf na lorenzi. No, folk nie jest chyba jego specjalnością. Sol fwitsol tibis la. O! Znajome. To jeszcze sobie poćwicz. Chociaż nie, jeszcze popu nie śpiewałeś. Jutro i dziś. I po smutku przychodzi nadzieja. Wchodź w ścianę, no. To jest część twojego ruchu scenicznego, tak? A Borysek jak pięknie śpiewa. Dobra, siódmy poziom. To zjedz coś i idziemy sobie na karaoke. No dobra, Areczek i Nikodem zrobili sobie męski wypad, nawet ubrali się trochę pod kolor. I będą sobie razem śpiewać. Śpiewanie w duecie. Może na początek country? A dlaczego z Nikodemem nie możesz? Halo? Weźcie tu i idźcie tu razem. Co to, Boże? What? To jest rakieta? Skąd oni tu wzięli rakietę? Aha! Aha, to pewnie zlot zapaleńców. Rzeczywiście, coś tam się chyba pojawiło. No, śpiewaj w duecie. No, a gdzie jest Nikodem? A ty możesz? What? Nic nie rozumiem. Dobra, to się solo popisujcie najpierw. Może niech sobie zrobią taki taki konkurs. Znaczy możliwe, że konkurs karaoke i tak będzie później. I może rockową piosenkę Gorące jak w piekle. Idealne na tę temperaturę. Dosłownie jest gorące jak w piekle. Niech tę samą piosenkę zaśpiewają i zobaczymy, porównamy sobie, bo Arek jest na siódmym poziomie śpiewania. Nikodem na czwartym, więc to pewnie będzie pewna różnica. No, Areczek, pokaż co potrafisz. O kurczę. A to to! Ale ruch sceniczny. Jeden z lepszych kawałków na karaoke, zdecydowanie. Bardzo ładnie. Jestem pod wrażeniem. Już się skończyło, Arek. No. No już zaśpiewałeś. Śpiewanie solo, rock, gorące jak w piekle. On jest zainspirowany, więc może będzie mu szło trochę lepiej, ale też ciekawi mnie to, że oni mają chyba inną barwę głosu w ogóle. I ciekawe, jak to będzie brzmiało. Spadaj, babo.
No rzeczywiście, inaczej. Trochę gubi rytm. Oj. Arek to robił falsetem, no wszystko falsetem można przecież. Nie trzeba krzyczeć. Te teledyski z trójki w ogóle. Piękne. O, ten się nie upierał, żeby na scenie zostać. No nadal nie możesz z Arkiem śpiewać, ale bez sens. Może z Kevinem. To będzie piękne. Dobra, ty gadasz z jakąś babą, to może weź sobie z nią zaśpiewaj po prostu. Jakiś popik. To jest ta taka w kapeluszu. Erika Maeda. Kevin, nie, nie rób tego. Nie. Lepiej, żeby Emma śpiewała i to idzie lepiej. Mhm. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że ci wyłączyli. No, dwa okularniki. Oni mają dokładnie takie same okulary chyba. Może dlatego się dogadali. No co? Co ty chcesz? Paskudne otoczenie. Pęknięte bębenki. Za głośno ci tu jest? Serio? No i nie możesz? No to pa. Idziemy sobie do domu. Dobra, Arek, weź sobie po prostu ćwicz śpiewanie w nieskończoność, aż dojdziesz do 8 poziomu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj. Bo jak nie dzisiaj, to ja już nie wiem. Ja już nie ręczę za siebie. Teoretycznie to my moglibyśmy w miejsce tej wieży, która została rozbrojona i nie ma jej, można by było tak naprawdę maszynę do karaoke kupić i w tej piwnicy trzymać. Osobiście wolałabym mieć maszynę do karaoke niż wieżę w domu. Zestaw do karaoke kameralny. Ale że to po prostu tak się stawia już? No dobrze. Bez telewizorka, bez teledysków, ale trudno. A teraz możesz w duecie śpiewać? Z Nikodemem? Teraz możesz, no i super. Tylko Nikodem chyba je, to może na razie coś sam zaśpiewaj. Tylko nie odzyskuj już części, bo znowu wyparuje. House? Okej. Okay. Można śpiewać house? A to to! Co ktoś kiedyś z bananu strasznie fałszował przy tym. No w sumie to jest taki chaos rzeczywiście. No nie przerywaj. Bardzo ładnie. A co to była za piosenka, co on na początku tak śpiewał i on tak krzyczał ją trochę, ale właśnie wtedy zauważyłam, że kurczę, ale kto może będzie śpiewał? Czy to nie był rockowy kawałek jakiś? O nie, to na pewno nie było to. Okej.
It's a big sebek narzul. Hack a bab ribu. Yes. Quit so fresh on chivaru. High chancharu. Weg weg on the way. Ex a bag go be so wagom. Weg weg ex a bay. Obi shake go be so bry. If a quick stubby break. Quick way. Nuvi buzagom. Weg weg ex a bay. Obi shake go be so bry. Lol, jakieś heheszki w ogóle przez pół piosenki. Okej. Już nie ma. Arek, już zaśpiewałeś. Już koniec. No, zaśpiewajcie sobie coś ładnego. Może jazz? No. Ooh. Whips are zame, whips are glam, whoops to jame. Voo, clow, whip, nip, to flip, boo, bly. Blog, foo, laos, to fwebies. Whip, tainy, blow, glit, sigh. To w sumie tak średnio. Whip, fly, nip, to fleeby, observe, zah. Whip, flies, glit, sigh. Pięknie. Jakieś obroty w ogóle. Nikodem w tych japonkach. O Jezus. Cudownie. Legendy karaoke. Dobra, Arek, daję ci jutro 2 godziny na to, żeby zdobyć 8 poziom. Bo ja już nie mam siły. Tom! A boż. Te pszczoły nie są chyba zadowolone. Tam wcześniej widziałam, że Nikodem im zakłócał spokój, więc... O nie! Bananowiec nam umarł, no co? Gdzie jest ten Carlos Ogrodnik, no? No i dzisiaj mamy Dzień Banana. To nie miało trwać tak długo. I Dzień Banana chciałam zostawić na następny odcinek dopiero. O Jezus Maria, Dominik! Nie strasz mnie. Więc jak Arek zaraz nie zrobi tego śpiewania, to ja wezmę skisnę. O, ćwicz śpiewanie się liczy do Dnia Banana. No w sumie to ma sens. Może zamiast tego wybiorę sobie dobrą akustykę, to może... Nie wiem, czy to się będzie liczyło też do śpiewania, ale może. Warto spróbować. Boże, to się jeszcze chyba nie uda w tym odcinku, bo zanim on to zrobi, to kawał dnia już zdąży minąć. A ja nie chcę, żeby ten dzień akurat minął. Tak sobie po prostu. Daję ci czas do 11. Jak do... Jezus Maria. Jak do 11 ci się nie uda, to odkładamy to na następny raz. Paula, wiesz co? Właściwie tego naszego Borysa to już można by było postarzyć. Ja wiem, że starzenie się nie jest... No co wy robicie, no? Wiem, że starzenie się jest wyłączone, więc teoretycznie powinnam poczekać jeszcze tam po włączeniu... ileś czasu. Te tam 2 czy 3 dni. Ale on już od 3 dni w sumie jest tym niemowlakiem, a wiadomo, że no niemowlak to jest w ogóle taki nijaki etap życiowy, więc ile można tego płaczu słuchać. Dawaj, bo jestem bardzo ciekawa. Widzę, że czarne włosy i będzie rozrabiaką. A nie, jak czarny włos? Aha, nie, tutaj. Borys może się spodziewać prezentu od jakiegoś Jędrzeja? Co? Kim jest Jędrzej? Ojej, jako buźka. Ej, co? Znowu blond włosy i szare oczy? Jak będzie identyczny jak Paula, to ja się wypisuję z tej rodziny.
Chociaż nie, widzę, że chyba oczy ma po Tomie bardziej, bo ma takie wielkie, wyłupiaste. No, zobaczymy. O co chodzi grze z tymi szarymi oczami? Ale blond włosy, okej, okay, szanuję. Dziękuję bardzo. Jaką koszuleczkę ma turkusową, ojej. Dobra, trzeba będzie znowu krzesełko mu dać. No dajesz, Arek, dość szybko ci to idzie. No, jest już 11, ale jesteś na tyle blisko, że mogę ci jeszcze dołożyć kawałek. No. 5000 dostaliśmy, bo tam kliknęłam coś, jakiś szantażu i nawet nie wiem, co tam było, bo mi się nie chciało czytać. Aha, Tom zagroził, że ujawni malwerację, jeśli nie zostanie mu wypłacona sowita sumka. Teraz Tom musi tylko zdecydować, co zrobić z całą tą gotówką. 5000 dostał, bo szantażował kogoś w pracy. Pozdro. No daj, szareczek. Daj, szareczek. No. No. Od 12 jeszcze troszkę możemy zrobić. Jest! Jezus Maria, ile czasu to zajęło. O wiele za dużo. Jaka muzyka. No dobrze, no to mamy majsterkowanie, sprawność fizyczną, logikę, burzę, gotowanie, wiedzę archeologiczną i śpiewanie na 8 poziomie, proszę państwa. Ale na razie Arek tutaj zostanie, bo chciałabym, żeby wziął udział w Dniu Banana, jako że jest bananem. Więcej szczegółów o tym święcie wam powiem już w następnym odcinku, bo chciałam zrobić osobny odcinek na Dzień Banana, no ale za dużo rzeczy zajęły czasu, więc... No, tylko mały nie ma za bardzo gdzie spać. Dajmy mu łóżeczko tutaj. Żeby miał gdzie spać, bo widzę, że w 12:30, a on już wściekły, że mu się spać chce. Mam dziwne wrażenie, że on z twarzy będzie małą kopią Toma. No dobrze, to będzie wszystko na dzisiaj. Namęczyliśmy się strasznie z tym Arkadiuszem. Ja nie wiem, nie sądziłam, że to będzie aż takie trudne. Ja jestem noobem po prostu w tę grę strasznym. W następnym odcinku Dzień Banana wyprowadzamy Arka, włączamy starzenie się, także będzie się działo. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję bardzo, że zmuszałam i widzimy się w następnym. Pa!